Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl Nikolaus Noel Prusiński. Nikolas, ma te bicepsy, co? Dochodzisz do swoich celów? Jest to naprawdę ale nie rób błędu. Jesteś tutaj, bo zasługujesz, żeby tutaj być. O Jezu, weź Boże, się zrzygam. Zrzygam się! Mam ci zapłacić za striptiz? Nie wypłaciłbyś się. Mam tutaj moją kurteczkę i chciałbym ją sprezentować biednym, żeby wam było ciepło w nocy, jak będziecie na dworcu albo gdzieś indziej spali. Co to jest knockdown? To się czyta knockdown, ale okej. Urodziłem się dziewczynką. W sumie nie opowiadam o swoim byłym imieniu, ale miałem na imię Katarzyna. No i w trakcie dojrzewania to było coraz gorzej. Czułem się już bardzo niekomfortowo w swoim ciele. No i tak ogólnie to się zastanawiałem, co z tym zrobić i co to w ogóle jest. Więc ty siebie nie akceptowałeś jako kobieta? Co? Że on cały czas miał ruchy, a nie miałeś na przykład, nie czułeś takiego, że byłeś zły przez to wszystko? Że... No strasznie. Byłeś? No to, pewnie. Wiesz co, jak miałem 12-14 lat, coś takiego, to w sumie tak za bardzo na tym nie myślałem. Wiesz, no dziewczyny w ogóle. No. Tak, dziewczyny mnie lubiły i tak dalej. Ja tam zawsze, wiesz, z laskami to jak facet, nie? Biłem się z chłopakami, tam chodziłem po drzewach i tak dalej, samochodziki i w ogóle. Mhm. Więc było tak wszystko normalnie, ale potem jak masz tam 15-16 lat, no to wiadomo. Potem sobie myślałem, że jestem odwrotnie. To mnie strasznie gryzło. I że sobie kobiety zaczęły podawać, stwierdziłeś, tak? No, że po prostu, wiesz, ludzie, którzy mnie widzą, myślą, że ja jestem po prostu lesbijką, nie? A ja sobie, z tym to sobie w ogóle nie mogłem dać rady. W ogóle. No i potem tak myślałem, że kurde, coś z tym gównem trzeba zrobić. Ale czułeś to, tak? Od razu, że nie, facet to w ogóle nie, absolutnie. Tak. Że kobieta to... Tak. Po prostu nie czułem się, wiesz, w tym ciele jako tego. Nie mogłem. Stanika bym ci nie ubrał. Nie ubrałbym ci nigdy swoje, wiesz, tych... Butów na szpicy pewnie. Nigdy w życiu. Kurde, ja bym wyglądał sobie jak transwestyta, jakbym w tym łaził. Znaczy na chwilę wtedy jeszcze nie. A kiedy to zrobiłeś? Kiedy zmieniłeś to wszystko? Jak miałem 20 lat, zacząłem. 19, a 20, wiesz, 20, a to 27. Jest cholernie drogie, wiesz, takie operacje. No, wszystko samo musiał pracować. A to było, że najgorsze było to, że wiesz, musiałem pracować na normalnie, słuchaj, na normalne życie. Musiałem, wiesz, pieniądze mieć. A to od początku uznałeś siebie jako faceta i mówiłeś już jako facet, że jestem. Właśnie, facet, a kiedy zacząłeś mówić, zrobiłem, no. Powiedziałem. Wiesz co, w Niemczech to jest tak, że najpierw sobie idziesz do psychologa i do psychiatry, oni to sobie sprawdzają, czy u ciebie to tak naprawdę jest. I potem musisz minimum przez rok życia jako facet. To ma jakąś nazwę? A to jest strasznie... Ale co to ma nazwę? Co to jest? Homoseksualizm? To jest transseksualizm. To jest strasznie trudne, bo wyglądasz jeszcze jak laska, ale musisz żyć jako facet. To znaczy, że już tutaj masz kłopoty ze środowiskiem, którzy, wiesz, ja miałem głos, ja sobie trenowałem głos sobie przed lustrem, żeby po prostu go zniżyć trochę. Testy były bardzo nieprzyjemne. Faktycznie wszystko o tobie wiedzą. Pytają ci się, jak długo, ile razy, słuchaj, chodzisz na dzień do toalety. Ile razy masz, słuchaj, biegunkę. Jak się kochasz, jaki słuchaj, jaki seks praktykujesz. Kiedy to się zaczęło, o czym wtedy myślisz? No kurde, ja myślałem, że po prostu ja tam odkituję, jak sobie te pytania sobie czytałem. I powiem, te wszystkie pytania były po kilkanaście razy. Razem było chyba 1200 pytań.